Niezwykłe wydarzenie, 15. Festiwal Trawi Kwiatów Jesieni, przyciągnął naprawdę rzesze ludzi. No i czekamy teraz na to najważniejsze wydarzenie, czyli pokaz przepięknych kreacji strojów inspirowanych naturą. Małgorzata Szwagiel, mistrzyni florystyki z Rzeszowa i jej wspaniała ekipa pracowała kilka tygodni nad przygotowaniem przepięknych strojów. No i tych dodatków roślinnych. Jestem bardzo szczęśliwa, że kompozycje przepięknie. Warto przyjechać i odwiedzić i zobaczyć. Będą one do końca sezonu na otwarciu w Arboretum, także można podziwiać ten kunszt, który przez 4 dni pracowało 15 florystów od rana do 3 rano codziennie. Kompozycje powstały oczywiście z kwiatów jesiennych i traw, bo taki jest tytuł. Jesień i trawy, kwiaty jesieni. Do pokazu mody przygotowywaliśmy właśnie wszystkie stroje tak samo przez 4 dni z florystami, zaproszonymi gośćmi i też są przeplatane kwiaty jesieni, są trawy oraz też kwiaty egzotyczne. Musimy też pokazać tą inność, odmienność. My pokazujemy tą odmienność, tą inność, nie tylko bukiety, ale dzisiaj będą Państwo w Arboretum mogli zobaczyć 38 stylizacji, które są spektakularne i nie są dziś spotykane. W roli modelek występują dzisiaj dzieci zaproszone tutaj z Wojsławic, występuje młodzież szkolna, która tutaj mieszka w okolicach Wojsławic, występują panie z różnych tutaj środowisk, pracownicy Arboretum, no i oczywiście ukoronowaniem są moi asystenci, gdyż nie mogło być inaczej, aby nie dostali w nagrodę tego, żeby mogli poczuć się w tym dniu jak gwiazdy. O godzinie 13 był spacer z przewodnikiem, gdzie mogliśmy poznać i zobaczyć mało znane te rośliny, które właśnie teraz jesienią kwitną. To też jest taka ciekawostka, że nie tylko byliny, ale też drzewa i krzewy kwitną jesienią. A o godzinie 12 otwarcie wystawy florystycznej. No i podczas całego dnia odbywa się też kiermasz roślin. Możemy zakupić wspaniałe rośliny, a jesień to odpowiedni czas, żeby sadzić w swoim ogrodzie byliny, drzewa, krzewy. Często pytają Państwo, czy można przyjechać na warsztaty, czy można się uczyć. Bardzo często jest tak, że młodzież pyta, czy może asystować. To jest najlepsza nauka, tak? Jeżeli można przyjść i z mistrzem popracować. Są co roku takie pokazy i wystawy w różnych zamkach, gdzie nas zapraszają. Z ramienia Stowarzyszenia Florystów Polskich działamy, więc jeżeli jest zapotrzebowanie takie pokazy, to jesteśmy jako koordynatorzy zapraszani i wspólnie działamy. Trzeba pamiętać, że ten pokaz nie tworzy jedną osobę. Ja jestem koordynatorem, ale dzięki zespołowi, który ze mną pracuje, to są godziny pracy, czasami to jest 10-15 godzin przy danej stylizacji, także musi być zgrany zespół doświadczony, który wie jak pracować i żeby na ten efekt zapracować, także serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną, przede wszystkim dziękuję Arboretum, że dali nam możliwość pokazania tego piękna w tak niezakomitym miejscu. Bogaty program, piękne te położenie, monumentalne drzewa, unikatowe rośliny sprawiają to, że ci, co kochają przyrodę, ci, co kochają rośliny, nie boją się deszczu, przyjeżdżają i są z nami w tym pięknym dniu. Zamykamy 27 października, także już zostało nam dosyć mało tego czasu, żeby odwiedzić Wojsławice i cieszyć się tym pięknym, jakie mamy dookoła.